Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na program Zdaniem Władysława Komarnickiego. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, spotykamy się w dość nietypowej, szczerze mówiąc, sytuacji. Rozmawiamy przez Skype'a. Na początek chciałbym się zapytać, jakie jest pana zdanie na temat tej tarczy antykryzysowej 2.0, która została właśnie wprowadzona przez rząd? Spotykamy się w bardzo trudnym czasie, nie tylko dla narodu polskiego i państwa polskiego, ale spotykamy się też w trudnym czasie, można powiedzieć, w całym globie ziemskim. Wszystkie państwa, cały świat stanął, można powiedzieć, i dzisiaj cały świat myśli, jak z tego wyjść. My, niektóre kraje, muszę powiedzieć, zaczynają sobie świetnie radzić. Ja je obserwuję, dlatego jak zapewne pan pamięta, panie redaktorze, zawsze byłem w gospodarce i w związku z tym wiem doskonale, jakie wielkie znaczenie w dobie kryzysu ma gospodarka. I tak jak absolutnym niewypałem była tarcza numer jeden, gdyż urzędnikom ministerialnym z premierem wydawało się, że tak zrobią, jak dotychczas, będą opowiadać banialuki, natomiast przedsiębiorcy nie znoszą tego. Przedsiębiorca uznaje to, co się mówi, i trzeba tak robić. Było trochę inaczej. Nieporozumienie była pierwsza tarcza, spóźniona była pierwsza tarcza i niepotrzebnie wiele małych zakładów szczególnie poszło pod wodę. Mam tu nadzieję, na myśli przede wszystkim te malutkie zakłady usługowe, jedno, dwu, trzy osobowe. Mogliśmy to rozegrać zdecydowanie na najlepiej. Tak bardzo często, panie redaktorze, ekipa chce się, powołuje się na inne państwa, jak coś im służy, ale teraz przestali się powoływać, bo wiedzą o tym doskonale, że się spóźnili, proszę pana, jeżeli chodzi o tą pierwszą tarczę. Panie senatorze, pan jako wieloletni przedsiębiorca, czego by pan właśnie oczekiwał od rządu? Dwóch najważniejszych rzeczy. Szybkości działania przede wszystkim, ale nie mówienia, tylko działania. No i na litość boską, ja wiem, że jest nadprodukcja u nas w państwie urzędników. Trzeba byłoby zweryfikować i wszystko to, co dostaje przedsiębiorca, papier, który musi wypełnić, powinni zrobić tak, jak rzeczywiście zrobili u naszych sąsiadów. U naszych sąsiadów te podmioty gospodarcze, małe i średnie, które były dotychczas zarejestrowane, płaciły podatki, nie wymagały takiej ogromnej ankiety, żeby dostać parę groszy do wypełnienia, tylko wpływały pieniądze na konto, a rozliczanie następuje po. I tylko w takiej formie możemy szybko działać, bo stare powiedzenie nie tylko w gospodarce jest takie, kto szybko, ten dwa razy. Tu się stało odwrotnie. Panie senatorze, wiele też samorządów proponuje pomoc dla takich lokalnych przedsiębiorców. Między innymi taką pomoc zaproponował samorząd gorzowski, który zdecydował o tym, żeby przeznaczyć 10 milionów złotych dla lokalnych przedsiębiorców. Jak pan ocenia właśnie też działania miasta? Czy to są takie środki, które wystarczą na pokrycie tych strat? No one nie wystarczą, ale mogę tylko podziękować Radzie Miasta i prezydentowi, że jednomyślnie uchwalili jednak tą pomoc. To jest poważny sygnał, ale też i edukację dla tych, którzy dotychczas nie zdawali sobie sprawy, skąd płyną te pieniądze, bo bardzo często rząd mówił, my dajemy, a to dawali darczyńcy w postaci podatków, ci ciężko pracujący przedsiębiorcy. I cieszę się bardzo, bo dzisiaj społeczeństwo przychodzi taką, można powiedzieć, edukację ekonomiczną, jak przez ostatnie 30 lat nie było. Dzisiaj wszyscy już zaczynają wiedzieć, łącznie rządem na czele, i co to znaczą przedsiębiorcy. I cieszę się bardzo, że bardzo mocno ten sygnał został, bo to jest sygnał ze strony samorządu naszego na czele z prezydentem miasta i naszej rady, ale też trzeba powiedzieć wprost, że Urząd Marszałkowski też pokazuje, że należy wspierać, no bo na litość boską wiadomo jest, że im szybciej zaskoczy gospodarka, tym szybciej wrócimy z kryzysu. A kryzys, muszę powiedzieć, z tego kryzysu, jeżeli komuś się wydaje, że my będziemy wychodzić z tego kryzysu z poniedziałku na wtorek, to niczego nie rozumie. My z tego kryzysu będziemy wychodzić latami, bo to jest straszny kryzys. No właśnie, panie senatorze, jak pan ocenia, jak to może właśnie się odbić na całej polskiej, no nie tylko polskiej, bo też i światowej gospodarce?
Panie redaktorze, kiedyś miałem takie siodło w firmie, w 2000 roku nie było inwestycji. Władysław Komarnicki otoczył się ludźmi, którzy mu nieźle doradzali, żeby z tego wyjść. Mnie martwi jedna rzecz, panie redaktorze, że wokół premiera kręcą się tylko urzędnicy, a nie ma autorytetów ekonomicznych. W takiej trudnej sytuacji premier powinien dać sygnał, że otacza się ludźmi, którzy mają ogromne doświadczenie zawodowe, nie tylko PR-owskie, ale zawodowe, i doradzają premierowi w sprawach ekonomicznych, które dzisiaj są najważniejsze. Jeżeli ja widzę, że pan premier zatrudnia dzieciaka, który ma 28 czy 29 lat na wiceministra finansów, no to umówmy się, martwi mnie to bardzo, dlatego że powinno być odwrotnie. Dzisiaj powinniśmy dać sobie spokój tak naprawdę na co dzień z podziałami, jeżeli chodzi o gospodarkę. Dzisiaj wszyscy powinni obradować ci, którzy się na tym zdają, i ci ludzie powinni być tymi, którzy otaczają premiera i mu pokazują, jak trzeba szybko działać. Pan zapewne ma kontakt z przedsiębiorcami, z wieloma ogólnopolskimi, jak się domyślam, przedsiębiorcami. Czego właśnie im w tej chwili najbardziej brakuje? Z czym do pana najczęściej się oni tam zwracają? Ja mam kontakt codzienny, wiele razy o tym mówię, bo ludzie mnie znają. Miałem ogromną ilość interwencji małych i średnich firm, jeżeli chodzi o tą pierwszą tarczę. Nie chcę mówić, bo pewno by sobie nie życzyli przedsiębiorcy, żeby wymienił ich nazwę, ale muszę panu powiedzieć, jeżeli chodzi o gorzowskich przedsiębiorców, nie tylko z północy mojego okręgu 21, jak do mnie dzwoniono, to mówiono, że nawet te cholerne, skomplikowane propozycje wypełniali. Skutek był taki, że kiedy dzwoniono do urzędów powiatowych zatrudnienia, bo to oni wypłacali, mieli wypłacać te pieniądze, no to bezradnie odpowiadano tam, że nie wpłynęła ani złotówka w tym czasie. Natomiast chcę panu powiedzieć taki klasyczny przykład, on jest bardzo adekwatny do pańskiego pytania. Są firmy, które mają zarejestrowane i u nas w kraju, i u naszych sąsiadów. Więc oświadczam panu, że było im przykro, kiedy państwo niemieckie wypłaciło bardzo szybko te pieniądze, a państwo polskie opowiadało, że wypłaci. A to jest różnica, panie redaktorze. To jest bardzo duża różnica między to, co się mówi, a to, co się robi. Ja to zawsze powtarzałem wszystkim, z którymi współpracowałem kiedyś. To jest duża różnica. Panie senatorze, bardzo ważne jest teraz właśnie to wsparcie. No, państwo cały czas wspiera też i Polaków w całym tym kryzysie, stara się przynajmniej wspierać. Powiedzmy też o tym, no, czego nam Polakom w ogóle teraz najbardziej w tym wszystkim potrzeba? Przede wszystkim potrzeba spokoju i takiego merytorycznego podejścia do sytuacji, jaka jest w gospodarce naszej. Bo obiektywnie rzecz biorąc, gospodarka powinna być spoiwem. A myśmy teraz wymyślili szalony pomysł w postaci, panie redaktorze, wyborów, i teraz wszystkie inne kraje i państwa gonią sprawy dotyczące gospodarki. Wszystkie inne kraje i państwa robią wszystko, żeby tych, którzy można uruchomić, jeżeli chodzi o gospodarkę, uruchamiają, a my zajęliśmy się wyborami i trzaskamy to od rana do nocy. Z wyborami się zajmuje premierzy, wyborami się zajmują ci, którzy ministrowie, którzy powinni rozmawiać i wdrażać to, co powinno błyskawicznie zniknąć, kryzys naszego państwa. To jest jakieś, to tylko mógł wymyśleć bardzo złośliwy człowiek. Czy pana zdaniem w ogóle jest to realne, że te wybory odbędą się korespondencyjne w maju? Panie redaktorze, każdy trzeźwo i mądro myślący człowiek powinien się przez moment chociaż zastanowić. Tak bardzo władza się powołuje na Bawarię, tylko że zapomina o jednej rzeczy dopowiedzieć, jak można powiedzieć, ściemnia przed tą opinią publiczną. Mianowicie to, że Bawaria to nie jest 38-milionowe państwo, tylko to jest land. To po pierwsze, i po drugie, że ten land ma to, co się nazywa 60-letnią tradycję w głosowaniu korespondencyjnym. A w Polsce, jak zwykle, wszystko na głowie.
chcą zrobić to w 6 dni. No wybacz pan, ale to jest jakieś totalne nieporozumienie. Głęboko wierzę w to, że nasz głos Senatu, normalny, wyważony, będzie brany pod uwagę. Tak bardzo bym apelował do rządzących, odłóżcie na razie te wybory, a weźmy się za gospodarkę, bo nie ma ważniejszej sprawy. Z gospodarki wszyscy żyjemy i państwo z gospodarki żyje. Pamiętajmy też o tych, którzy żyją z tak zwanego podatku w każdej formie, nie tylko 500+, ale szereg instytucji, którzy czekają na te pieniądze. I to powinno nas zajmować przede wszystkim. Wybory powinniśmy odsunąć do czasu, który nam pozwoli je przeprowadzić tak, jak dotychczas było. Panie redaktorze, a tak obiektywnie rzecz biorąc, nie rozumiem naszego ministra zdrowia. Minister zdrowia mówi, kilka dni temu mówił, że można przeprowadzić wybory korespondencyjnie, że nie ma zagrożenia, a przecież wczoraj wieczorem ten sam minister powiedział, że szczyt epidemii przez nami. No, na litość boską. Ja bardziej wierzę panu Sośnierzowi, który był chyba kiedyś ministrem, teraz jest posłem u Gowina, który mówi, że proponuje, żeby się głęboko zastanowić przynajmniej. I ja jestem absolutnie za tym, żebyśmy spokojnie do tych wyborów w odpowiednim czasie podeszli. Tak uważam. Panie senatorze, troszeczkę czas nas zgoni, a chciałbym porozmawiać też o pana bardzo dużej pasji. Mam tu na myśli oczywiście żużel. Ta sytuacja tutaj też jest bardzo, ale to bardzo skomplikowana, zresztą tak jak i w całym w ogóle sporcie. Jak pan ocenia tą sytuację, którą mamy właśnie w tej chwili? Czy ta Speedway Ekstraliga ma szansę, żeby ruszyła w tym roku z udziałem kibiców? Obiektywnie rzecz biorąc, my musimy ruszyć, bo mamy podpisane umowy z głównym sponsorem, to jest duża kwota, i mamy podpisaną umowę z NC+, z telewizją, panie redaktorze. My musimy się z tego wywiązać, bo inaczej trzeba będzie oddawać pieniądze. A niech pan sobie wyobrazi, jak to oddawać pieniądze, skoro kluby dostały już część tych pieniędzy i zawodnicy dostali te pieniądze przed, jakby powiedzieć, sezonem. W związku z tym ja głęboko liczę na to, że jakbyśmy w lipcu ruszyli, to głęboko liczę na to, żebyśmy odjechali do końca. Nie wiem, czy damy radę zrobić play-offy, ale można w ten czas, wie pan, zastosować taką zasadę w takiej trudnej sytuacji, a mianowicie, że można by było zrobić bez play-offów i na przykład ten zostaje mistrzem, który po rundzie zasadniczej jest na pierwszym miejscu. Osobiście myślę, że bez kibiców pojedziemy na 100%, a z kibicami marzy mi się tak na 70%, że odjedziemy. A jak pan ocenia właśnie pomysł pana prezesa Marka Grzyba na to, żeby to była impreza niemasowa, żeby tam na stadion przykładowo Gorzowski weszło 999 kibiców, w odpowiedniej oczywiście odległości z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa? Od samego początku, panie redaktorze, wspierałem pana prezesa Grzyba, który do mnie dzwonił i nawet konsultował to ze mną, gdyż uważam, że te 1000 kibiców zasłużyło sobie na to, pomimo tej straszliwej epidemii, jaka nas dotknęła, żeby zobaczyć swoich wspaniałych, no i w końcu zobaczyć naszego mistrza świata. Muszę panu powiedzieć, że ilość otrzymywanych telefonów od kibiców świadczy o tym, jaki jest straszny głód. Kochani moi kibice, ja też chciałbym być na stadionie i też chciałbym się cieszyć, ale musimy troszeczkę wytrzymać. Namawiam, żebyśmy wytrzymali, a pomysł nie jest zły, on jest racjonalny i myślę, że da radę się go przeprowadzić. Oczywiście mamy jeszcze jeden problem, mianowicie taki, że są ludzie, którzy kupili karnety, więc to też musimy brać to wszystko pod uwagę. Głęboko wierzę, że umiejętność i mądrość organizacyjna pana prezesa Grzyba, zresztą to jest człowiek, który pochodzi z biznesu, że on sobie z tym poradzi i całe szczęście, że on się pojawił w tym kryzysie. Panie senatorze, pan ma też zapewne kontakt na co dzień z zawodnikami, z żużlowcami. Jakie jest ich zdanie na ten temat? Oni już chyba no, wyczekują tego, żeby tylko wyjechać na ten tor, nawet do tych pierwszych zawodów, pomimo braku treningów.
Chcę panu powiedzieć, że niektórzy zawodnicy trenują tak, jakby się nic nie zmieniło. Oczywiście niestety na sucho, ale jeżeli chodzi o to, żeby zachować to, co się nazywa sylwetką żużlowca, to muszą niestety nie siedzieć w domu tak jak my i jeść bez przerwy, tylko pracować nad swoimi sylwetkami. Począwszy od naszego mistrza świata, skończywszy na Krzysiu Kasprzaku, każdy jest na dzień dzisiejszy przygotowany tak, że gdyby było ogłoszone w poniedziałek, oni we wtorek pojadą. To są zawodowcy. Mówię to specjalnie, żeby kibice się czasem nie martwili. Oni są do dyspozycji. Tak więc myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymać kciuki, żeby ta cała epidemia koronawirusa jak najszybciej się skończyła, żebyśmy mogli wrócić już do takiej normalności. A ja chciałbym serdecznie i gorąco życzyć, żebyśmy się jak najszybciej spotkali na stadionie i radowali swoje serca, bo tak na dobrą sprawę przeszło 70-letnia tradycja zobowiązuje. Da Bóg, że to się stanie jak najszybciej. Panie senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję panu za zaproszenie i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I chciałbym przeprosić moich wyborców, moich widzów, że to nie z mojej winy pół roku nie byłem w państwa telewizji. Teraz już będzie pan razem z nami, także zachęcamy do tego, żeby oglądać nasz program. Nie tylko w telewizji, ale również na kanale YouTube. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę, a państwu za zaproszenie i do miłego zobaczenia. W lepszych czasach. Senator Władysław Komarnicki był naszym gościem. Dziękuję państwu bardzo, do zobaczenia.